Witam, z tej strony mówi Basza. Koniec świata, jak przeżyć 72 godziny. Żeby przetrwać koniec świata, można budować bunkry, robić zapasy. Jednak jak zwykły człowiek może się przygotować na koniec świata? Jak można się przygotować małym nakładem finansowym na koniec świata, ale także na wystąpienie jakiegoś niespodziewanego kataklizmu? Na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba i łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie o tym, kiedy wrzucę kolejny filmik. Sposobem na przetrwanie końca świata może być tak zwany plecak ucieczki. Jest to plecak, który zawiera najważniejsze rzeczy potrzebne do przetrwania pierwszych 72 godzin. Oczywiście można się spierać, że jest potrzebne to i tamto, jednak ja w dzisiejszym filmiku przedstawię podstawowe rzeczy, które powinny znaleźć się w takim plecaku. Natomiast Ty możesz sobie rozbudować i zmienić rzeczy, które mogą znaleźć się w takim plecaku. I oczywiście można taki plecak kupić gotowy ze wszystkimi już elementami, jednak ja dzisiaj przedstawię, jak samemu własnym nakładem sił i niewielkim nakładem pieniędzy stworzyć taki plecak. 72 godziny to 3 krytyczne doby. Waga plecaka nie powinna wynosić więcej niż 20% Twojej masy ciała. Zbyt ciężki plecak sprawi, że nie uciekniesz zbyt daleko i będziesz bardziej narażony na kontuzję. Buty nie mogą być nowe, muszą to być buty rozchodzone. Plecak powinien mieć pojemność od 20 do 35 litrów. Większego nie ma sensu stosować, bo przeciąży Twój kręgosłup i spowolni Twoje ruchy. Dobre są plecaki wojskowe, ponieważ są wykonane z dobrej jakości materiału i są solidne. Dobre są nawet te używane plecaki wojskowe. W pierwszych godzinach bardzo ważna jest woda, a także możliwość odfiltrowania wody, oczyszczenia wody. Zapasy wody szybko się skończą. Poza tym, ile jesteś w stanie zabrać ze sobą wody i na ile Ci ona starczy? No właśnie, dlatego potrzebna jest możliwość odfiltrowania wody, oczyszczenia wody, którą znajdziesz na swojej drodze. Mobilne filtry wody dobrej jakości kosztują około od 100 do 200 zł. Tabletki oczyszczające wody to tańszy koszt. Będziesz również potrzebować jedno metalowe naczynie do zagotowania wody. Żeby wodę zagotować, będziesz potrzebować ogień. Jako ogień mogą posłużyć zapałki lub zapalniczka. Zapalniczka najlepiej benzynowa, rozpałka. Na rozpałkę może służyć profesjonalna rozpałka, jednak można również wykorzystać zwykłe przedmioty, takie jak tampony czy płatki higieniczne. Światło. Światło jest bardzo ważnym elementem w czasie końca świata. Bez światła nic nie zrobisz, dlatego warto jest mieć w plecaku dwie formy oświetlenia. Latarkę zwykłą i latarkę czołową. Latarka czołowa, która oświetli Ci każdą czynność, którą będziesz wykonywać. Apteczka samochodowa. Podstawowym wyposażeniem plecaka ucieczki musi być apteczka samochodowa. I to najlepiej apteczka samochodowa dobrej jakości, która powinna zawierać wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, wszelkie leki przeciwbólowe na bóle głowy, bóle stawów, migreny i przeziębienia. Te leki będą niezbędne, zwłaszcza w pierwszych 72 godzinach, kiedy może być Ci zimno i możesz mieć gorączkę. Poza tym w plecaku ucieczki powinny znaleźć się również indywidualne lekarstwa, z których korzystasz, np. lekarstwa dla cukrzyków, lekarstwa dla osób mających problemy z nadciśnieniem, folię NRC, sweter, ciepły, solidny sweter to podstawa, kurtka najlepiej przeciwdeszczowa z kapturem, maska przeciwpyłowa, bandanka, okulary ochronne możesz je dostać w markecie budowlanym, a jeśli nie masz, to możesz użyć okularów przeciwsłonecznych. Nakrycie głowy, nóż dobrej jakości, sznurek, saperka, siekierka, srebrna taśma, którą praktycznie wykorzystasz do wszystkiego, śpiwór, namiot, karimata, tarp, hamak. Kot zwełniany jest dobry, bo będzie utrzymywał stałą temperaturę, nawet jak będzie mokry. Koniec świata to stres, a stres to przyspieszone bicie serca, a za tym większa potliwość, dlatego na koniec świata warto jest zadbać o higienę i czystość. Mydło, pastę i szczoteczkę do zębów, krem z filtrem UV i pomadka, nożyczki, pinceta. Kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Chusteczki higieniczne jednorazowe, nawilżone, środek przeciwko kleszczom i komarom, jedzenie, konserwy mięsne, im tłustsza konserwa, tym lepsza, kawa, herbata, wszystko w krakersy, rękawiczki robocze,
worki foliowe, dwie sztuki po 50 litrów, klej super glue do klejenia drobnych rzeczy, folia aluminiowa, klej poxipol do klejenia większych rzeczy, karimata, baterie 3xA, powerbank, telefon, kompas, GPS, kosmetyki. I to tyle, jeśli chodzi o najbardziej potrzebne rzeczy na wypadek końca świata. Tak wyposażony plecak przyda Ci się nie tylko na koniec świata, ale również jest to dobry plecak na wszelkie wypady kilkudniowe lub wyjazdy survivalowe. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, kliknij także łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę kolejny filmik. Trzymaj się.